Długo się pan zastanawiał nad ofertą Śląska? Nie, nie, niedługo. Gdzieś tam przemyślałem sobie tak naprawdę za i przeciw. Podpytałem różnych osób i na pewno moja żona pomogła mi w tej decyzji, że chciałaby zamieszkać we Wrocławiu i chciałaby, żebym tu grał. Czemu Wrocław lepsze powietrze? Mówię bardzo, o żonie, mówię bardzo, o żonie bardzo, tym, bardzo tym ładne razem. Miasto, dużo znajomych. No i też mam jakąś część rodziny we Wrocławiu. Czy Śląska już się kiedyś stykał? Tak naprawdę tak, bardzo dobrze. Nie wiem, czy mam z Piotrkiem Ćwielągiem. Nasze rodziny, jak było tylko możliwe, się spotykały. Bardzo dobrze znam Mateusza Cytarskiego, a pozostałych zawodników myślę, że to też nie jest problem. Znamy się tak naprawdę z meczów ligowych bardzo dobrze. Czyli jak Grodziński przyszedł do Śląska, to Piotrek nie odchodzi w przeciwną stronę? No nie, nie, bo to jest bardzo ciekawy zawodnik i na pewno w tym sezonie dużo dał Śląskowi. Presja będzie duża, no bo jest mistrzostwo, no i każdy będzie liczył, że będzie przynajmniej puchary. No tak, trener powiedział na konferencji, tak naprawdę najciężej będzie grać nie gorzej niż w tym sezonie. Będą ogromne oczekiwania od Śląska Wrocław, ale myślę, że w przeciągu tych ostatnich 2 lat zawodnicy, jak i klub Śląsk Wrocław pokazali, że jest tu wielki potencjał. I to już pan teraz zerknie, do z kim tam w Lidze Mistrzów można zagrać, czy już może pan analizował? Wracam teraz do Krakowa, jutro wylatuję na urlop i nie zajmuję się jak na razie piłką, bo chciałbym odpocząć od tego wszystkiego. Daleki ten urlop będzie? Nie, to wylatuję do Turcji na 12 dni z kolegą. W tym momencie byłem kolegą z Ruchu Orzów, z Łukaszem Janoszką i odpoczniemy tam sobie prawie 2 tygodnie. Jasne. Nie boisz się, że tutaj czeka cię bardzo trudne zadanie, bo drużyna będzie dosyć przebudowana, szczególnie linia obrony. Liczę na to przede wszystkim. Naprawdę dzięki ogromnej presji można podnosić swoje umiejętności i grać coraz lepiej. Ja przeżyłem teraz takie pół roku w Ruchu Orzów, gdzie miałem trudności z kibicami i tak naprawdę w każdym meczu musiałem być podwójnie skoncentrowany i tak powiedziałem, wyszło mi to na dobre. No właśnie, wściekli kibice Ruchu piszą, że zawalił pan 8 bramek, a ile pan, czy pan naprawdę coś zawalił? Gram na takiej pozycji, gdzie bardzo często jeden błąd powoduje utratę bramki. Ja przede wszystkim liczę na to, że ci ludzie będą pamiętać te moje najlepsze mecze. A myślę, że ta runda w moim wykonaniu była jedną z lepszych w mojej przygodzie z Ruchem Chorzów i przede wszystkim ludzie związani z Ruchem będą patrzeć na te osiągnięcia najlepsze. Wracając do tych spraw rodzinnych, mieszkanie pan wybiera po powrocie. Teraz się tym nie zajmuję, tak naprawdę mniej więcej już wiem, gdzie jest jakie osiedle we Wrocławiu. Na pewno będę chciał gdzieś zamieszkać niedaleko Piotrka Ćwielonga, bo tak jak powiedziałem, nasze rodziny gdzieś się już znają. Także po powrocie dopiero się tym wszystkim zajmę. Wy macie już dzieci? Bo tak, Piotrek ma bodajże 4. Znaczy Piotrek to wiem, ale... chyba, a ja mam 2-letnią córeczkę. Jak ma na imię? Maja. Prezes powiedział, że liczy na to, że będziesz podporą defensywy. Kogo byś widział u swojego boku, w środku obrony? Najoptymalniej. Kogo bym widział? Powiem przez ostatnie... No właśnie, jeszcze nie wiadomo tak naprawdę, kto zostanie w klubie. Jest Marek Wasiluk, jest Jarek Foliut, chociaż jeszcze nie wiem, jak z jego kontuzją. A z drugiej strony tak na luzie mogę powiedzieć, że bez słów świetnie rozumiem się z Piotrkiem Stałaczykiem z Ruchu. I jego bym widział, ale no, niestety on jest zawodnikiem Ruchu, ale myślę, że po pierwsze nie jestem na pewno jeszcze pewnym zawodnikiem do podstawowej jedenastki, będę z całych sił walczył o to, ale obojętnie z kim nie będę grał albo ktoś nie będzie ze mną grał, mam nadzieję, że stworzymy naprawdę ciekawy duet.
Panie Rafale, na meczu Ruch Chorzów Śląsk Wrocław, jakiego przywitania się pan spodziewa na kibicy gospodarzy? Mam nadzieję, że pozytywnego. To się okaże, tak też wcześniej wspomniałem, taki jest zawód piłkarza. Raz się jest w jednym klubie, raz w drugim. W Ruch Chorzów tak naprawdę zostawiłem wiele serca i zdrowia. Graliśmy przez te 4,5 roku ciekawy futbol i myślę, że ludzie, którzy znają się na piłce, są kibicami tego klubu, na pewno będą wspominać te najlepsze chwile w moim wykonaniu i mam nadzieję, że cały stadion dostosuje się do nich i będzie ok. Z innych klubów, to było tak, że Śląsk był jeszcze jeden, czy to cała kolejka jakaś się ustawiła, nie wiem, może ktoś z zagranicy też pytał, były w ogóle takie możliwości? Było parę ofert, między innymi na przykład z Chin, ale tak naprawdę Śląsk był konkretny i przede wszystkim to jest już polski. Po raz kolejny nie będę też mówił o atucie, jakim jest trener meczu, ale dużo się nie zastanawiałem nad tą propozycją i dość szybko doszliśmy do porozumienia. Na ile wcześniej pan podjął decyzję, że pan odchodzi z Ruchem? Bo nie uwierzę, że to była decyzja po sezonie. To musiało być chyba już wcześniej. Tam już się w ziemi mówiło, że pan jest jedną nogą w Zagłębiu. Tak naprawdę, 1 lipca. Tak naprawdę media. Mnie już sprzedały do Zagłębia. Ja tak naprawdę wtedy byłem na wakacjach, nie odbierałem żadnych telefonów od żadnych dziennikarzy i generalnie przez to zrobił się wielki szum. Tak naprawdę w czasie sezonu, w czasie rundy nie myślałem o tym, że będę grał, tylko przede wszystkim myślałem o tym, żeby grać jak najlepiej w każdym meczu i zdobyć mistrzostwo Polski z juniorami. Nie udało się. Ale tak naprawdę decyzja o tym, że odchodzę z Ruchu Chorzów podjąłem jakieś półtorej tygodnia temu.